Natomiast zgodnie z przepisami kodeksu pracy, każdy rok kalendarzowy powinien rozpocząć się ustaleniem tak zwanego planu urlopów na następny rok. I ten plan urlopów musi siłą rzeczy obejmować wszystkich pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy, zgodnie z ich wymiarem urlopu, no tym, który im przysługuje z racji czasu zatrudnienia. I może się zdarzyć tak, że my sobie na przykład wymyślimy, że my sobie odbierzemy w takim tygodniu te nasze przepracowane nadgodziny. Mm-hmm. Natomiast okaże się, że w tym czasie w danym udanego pracodawcy połoga załogi tyle osób sobie już ustaliło w tym czasie urlop, no że pracodawca może nie wyrazić zgody. No i pozostają nam tutaj negocjacje. No jeżeli się nie uda, to trzeba się po prostu z tym pogodzić i rzeczywiście sobie te dni wolne odebrać w czasie, który będzie nam potrzebny, ale też będzie przystosowany do potrzeb pracodawcy. No trzeba znaleźć konsensus. Nie ma tutaj to innej To nie jest tak, że my sobie wymyślimy, pójdziemy do pracodawcy i powiemy, no w czerwcu na przykład 15 jest Boże Ciało, czyli bierzemy piątek, a może jeszcze środę i też mamy prawie cały tydzień wolny i możemy sobie wyjechać z góry. Nie jest powiedziane, że się nie uda. Może się udać, ale nie jest to przymus ze strony pracodawcy, żeby udzielić tych dni wolnych akurat w tym terminie. Bo oczywiście pracodawca ma obowiązek udzielić tych dni wolnych za godziny nadliczbowe. Oczywiście tu podkreślmy to, co mówiliśmy w poprzedniej części programu. Jeżeli nie wypłacił nam wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, to wtedy możemy negocjować ten dzień wolny. Dla nas odpowiedni, tak. Pracodawcy częściej chcą wynagradzać nam za nadgodziny, czy wolą dawać dzień wolny? Panie redaktorze, nie ukrywam, że nie prowadziłam takich statystyk, ani nie zapoznawałam się ewentualnie z takimi danymi zbieranymi, może, no nie wiem, czy przez Państwową Inspekcję Pracy, czy przez Ministerstwo Pracy, więc może nie będziemy tutaj posuwać się do jakichś wniosków i uogólnień, nie do końca podpartych, jak to się mówi, no takimi wiarygodnymi danymi. Wydaje mi się, że jest to bardzo indywidualna sprawa, zależąca absolutnie od danego pracodawcy, od jego potrzeb, od zasad obowiązujących w danym zakładzie pracy. Są pracodawcy, którzy wypłacają wynagrodzenie za nadgodziny, bardzo tego pilnują. Starają się być w zgodzie z przepisami kodeksu pracy. Są pracodawcy, którzy wolą dać wolny dzień pracownikowi, mając na uwadze to, że regeneracja taka fizyczna i psychiczna dla pracownika jest też bardzo potrzebna, żeby ta wydajność jego pracy i jakość jego pracy była lepsza. No niestety zdarzają się też i sytuacje nie do końca zgodne z przepisami prawa pracy, kiedy ludzie pracują w nadgodzinach, nie otrzymują ani wynagrodzenia, ani dni wolnych. No to tutaj Państwowa Inspekcja Pracy ma coś do powiedzenia. Tak, to już wtedy, jeżeli powiedzmy są kontrole przez Państwową Inspekcję Pracy wszczynane, to te sprawy są w jakiś tam sposób korygowane. Natomiast, no tak jak mówię, jest to bardzo indywidualna sprawa i jeżeli ktoś chciałby takie informacje pozyskać, to no polecam zgłębienie, jeżeli są prowadzone takie statystyki przez Państwową Inspekcję Pracy bądź przez ministerstwo, może na stronach internetowych, gdzieś może są takie informacje. Panie mecenas, jeszcze jedno pytanie na zakończenie naszej rozmowy. Czy pracodawca może ściągnąć pracownika z takiego urlopu i powiedzieć mu, dałem panu te 3 dni wolne od pracy za przepracowane nadgodziny, ale sytuacja w zakładzie zmieniła się diametralnie i musi pan przyjść do pracy. Musi pan. No w sytuacjach wyjątkowych przepisy kodeksu pracy dopuszczają taką możliwość, że pracodawca może jak gdyby odwołać pracownika czy z urlopu wypoczynkowego, czy w jakiejś innej sytuacji, kiedy pracownik sobie wykorzystuje ten dzień wolny. No to czasami wynika z potrzeb zakładu pracy. Są różne zakłady pracy, chociażby nawet wszelkie służby ratownicze, prawda? No cóż z tego, kiedy mamy dzień wolny, a okazuje się, że tak bardzo dużo
w danym dniu kolegów sobie wzięło wolne, że naprawdę nie ma kto pracować. W sytuacji takiej, gdzie trzeba ratować zdrowie czy życie ludzkie, prawda? No to niestety wtedy może się nam zdarzyć taka sytuacja. Czyli pracodawca ma takie prawo. Tak, pracodawca ma takie prawo, ma prawo nawet z urlopu wypoczynkowego w nagłych sytuacjach podyktowanych potrzebami pracodawcy odwołać pracownika. A kiedy pracownik mówi nie? No możemy mieć konflikt, prawda? W sytuacjach konfliktowych mamy możliwości żądania, rozstrzygnięcia tego konfliktu. W niektórych zakładach pracy, szczególnie dawniej, różne komisje pojednawcze działały. No w dużych firmach stosuje się takie rozwiązania po dziś dzień. Natomiast pozostaje nam Sąd Pracy, pozostaje nam Państwowa Inspekcja Pracy. Ja zawsze zalecam w stosunkach pracy, zresztą nie tylko, również i we wszelkich innych sferach naszego życia, próbę ugodowego załatwienia sprawy, nie stawiania na ostrzu noża od razu. Czasami tego pracodawcę też trzeba zrozumieć, że są te potrzeby zakładu pracy i one czasami są nadrzędne nad naszym interesem. Proszę Państwa, dzisiaj o dniach wolnych od pracy, tych dniach, które nam przysługują, ale i tych dniach, które możemy dostać za przepracowane nadgodziny, w Polskim Radiu Katowice mówiła pani mecenas Beata Zaleska. Dziękuję za wizytę i dziękuję za informację. Dziękuję bardzo.